Nie wiem, na jak jest wygodnie, to chyba dobrze. No. A jakbyś wyreżyserował nasze siedzenie tutaj? Jak ty byś to zobaczył? To zależy, co mielibyśmy nakręcić. Tak? Bo to każdy szczegół jest ważny. Poza tym to tak głupio w dniu zdjęciowym to ustalać. Ja to najczęściej ustalam no, dużo, dużo wcześniej. Tak? Czyli ty jesteś takim... przygotowujesz się do tego, bo niektórzy ludzie idą tak, wiesz... Dziko. No nie, to ja zdecydowanie jestem z tych, co się przygotowują, co mają scenopis, storyboard przepróbowane, przegadane i tak dalej, i tak dalej. Bardziej ja lubię takie słowo po angielsku execution, po polsku egzekucja się trochę inaczej kojarzy, ale tak, że jakby na planie się realizuje wcześniej przyjęty plan. No. Dzisiaj spotykamy się głównie z tytułu, żeby nie było śladów. Zastanawiałem się długo nad tym filmem, obejrzałem go w tym tygodniu, bo nie miałem okazji wcześniej niestety. I taka pierwsza rzecz, która mi się rzuciła, to zastanawiałem się, dlaczego akurat teraz zainteresował cię ten temat, ten scenariusz, ten koncept. Znaczy, no to teraz to jest no teraz, 4-5 lat temu, nie? To odpowiednio się cofając. Bo była taka możliwość, to jest chyba najprostsza odpowiedź, to znaczy Cezary Łazarewicz napisał fantastyczną książkę reportażową, żeby nie było śladów w sprawach Grzegorza Przemyka i moi producenci, czy tak, producenci mojego wcześniejszego filmu, czyli Ostatniej Rodziny, Aneta Kichimbotam i Leszek Bodzak z Autum Film, no dali mi tą książkę do przeczytania, mówiąc, że to jest coś, to był jeden z tematów potencjalnej naszej kontynuacji, kontynuacji naszej współpracy. No i ja przeczytałem, właściwie jak zacząłem czytać, to już wiedziałem, że jest to zdecydowanie coś bardzo, bardzo ciekawego, czego nie można pozostawić tak na boku, wyrzucić z pamięci. I wydawało mi się to też ważne, istotne, ciekawe pod kątem dramaturgicznym. Mnie się wydaje, że wiesz, filmu, przynajmniej ja nie robię filmu z jednego czy dwóch powodów. To jest najczęściej bardzo wiele. Ja czasem mówię, że to jest milion powodów, bo naprawdę tych elementów, które jakoś tak zabłyszczą i będą pociągające, no musi być dosyć sporo, żeby to miało ręce i nogi, bo to jest straszna kataloga przecież robienie filmu. Zajmuje dużo czasu. I jak bardzo dobrze wszystko pójdzie, będzie się miało duże szczęście, to wtedy może się ten film skończy i może ten film odniesie jakiś sukces i da możliwość robienia kolejnego. No, tak to mniej więcej wygląda. Okej, okay. Bo wiesz, są różni reżyserzy i jest twoja kawa też, o? O, cudownie. Dziękuję bardzo. Kawa jest bardzo istotną częścią mojego życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Rozumiem. I na przykład... Pamiętam, widziałem kilka wywiadów z Quentina Tarantino, który właśnie opowiadał, że on chce robić historie, które mu się podobają. To rozumiem, że ty robisz historie, które cię przychodzą. Wiesz, no to zależy, co to znaczy podobają się. No jeżeli można mówić o sprawie Grzegorza Przemyka, że jest to atrakcyjna historia do opowiedzenia, no to mogę powiedzieć, że tak, że jest to historia. Ja pamiętam, że ja dosyć szybko powiedziałem, że to jest historia wata filmu. To znaczy, najpierw się totalnie skompromitowałem, bo jak usłyszałem sprawę Grzegorza Przemyka, sobie pomyślałem, no dobra, zaraz, chyba już było ten film, były Gry uliczne Krauzego przecież, tak? A nie, to było Pyjasie. Teraz zresztą jest taka jakby przewrotna sytuacja, bo wspomniany już Czarek Łazarewicz kończy książkę właśnie w sprawie Pyjasa. No, ja trochę nie wiem, co powiedzieć, bo... Nie, bo w sensie chodzi o to, że niektórzy robią takie właśnie filmy typowo autorskie o tym, co się dzieje w ich głowie w tym momencie, nie? W sensie, wiesz, jak na przykład Kubrick robił tego typu filmy, które no, można było określić, że to był jego stan umysłu w danym momencie, nie? Czy nawet jeżeli to była ekranizacja Lśnienia, nawet jeżeli to był Barry Lyndon, to było coś takiego, co było w momencie, ale wiesz co, nie? To ja się z tym o tyle nie zgadzam, że to jest... Na potrzeby budowania jakiejś narracji wokół tych filmów, czy też wokół. Być może. Czy to jakby to jest mitologizowanie jednak trochę. Znaczy nie wydaje mi się, żeby stanem umysłu sprzed ponad przecież 50 lat był film Doktor Strangelow, czyli jak przestałem się martwić, pokochałem bombę atomową, który swoją drogą bardzo lubię i cenię, często do niego wracam.
można na to popatrzeć jak na satyrę, ale tak samo jest to kino autorskie. Mhm. Ja uważam, że nie ma kompletnie żadnego znaczenia, czy reżyser jest autorem scenariusza, czy nie, czy to jest adaptacja, czy to jest oryginalna historia, nie na tym autorstwo polega. Autorstwo w kinie dla mnie jest zbiorem pewnych decyzji twórczych, które po jakimś czasie stanowią jakieś cechy charakterystycznych danego twórcy. Natomiast wiesz, w trakcie, no nie wiem, ja zrobiłem dopiero dwa filmy fabularne, zrobiłem pełnometrażowy dokument, zrobiłem kilka seriali, w tym bardzo poważny, czyli Król. I wydaje mi się, że można z tego wyciągnąć jakieś wnioski, natomiast to mnie jakby kompletnie nie interesuje. To znaczy, ja tego nie analizuję w ogóle w ten sposób, bo nie można być jednocześnie filmoznawcą i twórcą. Prawda. Co prawda jest grupa twórców, jak na przykład François Truffaut, który przeszedł od bycia dziennikarzem przecież filmowym i filmoznawcą do, na tą drugą stronę. Zresztą jestem też wielkim fanem książki Truffaut-Hitchcock Wywiadu rzeki. Tutaj jest kopalnią wiedzy, jeśli chodzi o reżyserię na przykład. Mam takie poczucie, wiesz, że film się musi odleżeć. No ja na przykład teraz z perspektywy trochę inaczej patrzę na ostatnią rodzinę. Trochę jakoś cieplej, bo w momencie, kiedy kończysz film, a teraz jestem rok mniej więcej po skończeniu, żeby nie było śladów, już jestem w trochę innym miejscu, już myślę o trochę innych rzeczach. Gdzieś mi się powoli formują jakieś następne projekty. Nie za bardzo mogę o nich mówić, nie za bardzo chcę o nich mówić też. A ten film się za mną w pewien sposób ciągnie. To ciągnięcie się jest dosyć przyjemne, bo powiedzmy, że okoliczności typu nagrody, festiwale, jest to pewien walor i taka dosyć pozytywna konsekwencja tego, że film odniósł jakiś sukces. Natomiast ja już trochę wszystko, co miałem do powiedzenia, powiedziałem właściwie nie tylko podczas tych spotkań wcześniejszych, tylko wiesz, no to jest w filmie. I ja się bardzo długo odżegnywałem od tego, żeby jakoś się odnosić do tego, co jest w filmie, bo mam bardzo duży szacunek do wolności widza przede wszystkim. I dlatego tak symbolicznym dla mnie momentem była premiera w Wenecji. Bo to jest taki moment przekazania filmu, jakby on przestaje być mój. I to, co się z nim dzieje dalej, ktoś to analizuje jakoś tak bardziej, no film jest, nie wiem, dłuższy od ostatniej rodziny, no i co z tego? Nie wiem, co z tego. Nie ma to dla mnie żadnego jakiegoś specjalnego znaczenia. A jeżeli chodzi o... bo ten film ma pewne bardzo, bardzo mocno osadzone korzenie w czasach słusznie minionych, w czasach właśnie, kiedy... które niektórzy mogliby odczytywać jako analogiczne do współczesnych. I to zauważyłem, że wiele ludzi właśnie w ten sposób nie mówi konkretnie o tym filmie, ale o tym takim nurcie w polskiej kinematografii, który na pewno mogłeś zobaczyć podczas zeszłego roku w Gdyni, że bardzo dużo było tych odniesień do tych czasów. No wiesz, ja mogę powiedzieć, że mnie nieco irytują produkcje, które infantylizują tamte lata. Pokazują to w trochę takich barwach jaśniejszych, czasami komiksowych, czasami dosyć po prostu nierealistycznych. Ja być może przez to, że zrobiłem, żeby nie było śladów po prostu, albo dlatego zrobiłem, żeby nie było śladów, że miałem taką potrzebę, żeby sięgnąć do tamtych czasów i je sobie samemu dla siebie jakoś poukładać, bo do czego zresztą często się w wywiadach już jakby odwoływałem, no ja zapamiętałem czas szkół, szczególnie szkoły średniej, no między innymi także lekcje historii kończyły się w czerwcu w okolicach II wojny światowej. Nikt nam nie tłumaczył, czym była komuna PRL i tak dalej, i tak dalej. Ja mam takie poczucie, że to trzeba jakoś sobie nadrobić i na pewno sprawa Grzegorza Przemyka i szereg kontekstów, gdzie jakby część z nich jest oczywiście w filmie, ale myśmy dużo szerzej robili ten research i te rozmowy sięgały dużo dalszych jakby perspektyw, tematów, elementów tego okresu, no że to jest przede wszystkim dla mnie próba takiego ułożenia. Ja mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o spisywanie swojej twórczości w jakiś nurt, to jedyne, do czego ja się poczuwam jakoś przywiązany, no to jest to, że spora część reżyserów, mniej więcej w moim wieku, urodzonych w latach 80. powiedzmy, mniej więcej, no wychowała się na wypożyczenia kasek wideo. I to jest jakby taki jedyny element styczny. Natomiast to, kto jakie podejmuje tematy, no nie wiem, ja jakby odpowiadam za siebie i za twoją twórczość. Tutaj mi mówić w szerszym kontekście. No jeżeli chodzi o urodzonych w latach 90., czyli w moim przypadku, to powiem ci szczerze, że też lekcje historii kończą się w czerwcu i też nie ma PRL-u cały czas.
Więc nie wiem, czy to się zmienia w trakcie naszego tutaj ewolucji kulturowej czy społecznej. No nie wiem, ja tego nie sprawdzałem jakoś tak. Mam takie dziwne przekonanie, że te lekcje historii mogą nie być jakieś bardziej wiarygodne i lepiej przygotowane w dzisiejszych czasach. To zawsze było takie dziwne, nie? Że masz, wiesz, no teraz, bo teraz jest szkoła podstawowa, 8-letnia. Ja byłem jeszcze w czasach gimnazjum i tam po prostu zaczynałeś... A ja byłem jeszcze przed gimnazjum. Jeszcze byłeś ja miałem też 8-letnią podstawówkę, tak. A, no to widzisz. No to u nas to było tak, że mieliśmy podstawówkę, gdzie dochodziliśmy od starożytności do II wojny i potem z jakiegoś powodu gimnazjum to samo, żeby ci się utrwaliło, nie? Na tej zasadzie. No tak, a później wiesz, nie wiesz, kim jest Gomułka, znasz Gierka z filmu. Bo śmieszny jest. I to jest trochę, no nie wiem. W sensie nie jest śmiesznym postacią tak naprawdę, ale ludzie myślą o nim, przynajmniej z mojego pokolenia, jako taki właśnie, no śmieszny gość, tam się zadłużył, heheszki. Wiesz, i to się staje problemem w momencie, kiedy ktoś zaczyna, nie wiem, rozmawiać o Leszku Balcerowiczu na przykład. I można na jego temat twierdzić różne rzeczy, ale zawsze, jeżeli ktoś wysnuwa jakąś ocenę jego postaw, nie wiem, dzisiejszych względem tego, co się dzieje i tak dalej, no to fajnie jednak mieć tą wiedzę, co się wydarzyło, jakby co on w którym momencie zrobił, nie po to, żeby to oceniać i do tego odnosić. Nie? To jest tak jak rozmowa o, nie wiem, dorobku Lecha Wałęsy, tak? To nie chodzi o to, żeby go komentować, tylko żeby wiedzieć dokładnie, żeby mieć tą wiedzę, żeby być merytorycznie przygotowany do takiej dyskusji. Ja mam takie poczucie, że my nie jesteśmy, że chyba jestem niestety coraz gorzej. Co nie oznacza od razu, że ja wyczuwam, nie wiem, w sobie takie poczucie jakiejś misyjności odnośnie tego, żeby nadrabiać, robić kino historyczne i tak dalej. Ja zrobiłem dwa filmy oparte na prawdziwych wydarzeniach, akurat historyczne. Właściwie przez przypadek, bo trafiłem na dwie bardzo dobre historie, które mogłem zrealizować. Pomiędzy tymi dwoma filmami miałem, no liczyłem 27 projektów, które chciałem robić, a które nie powstały z różnych powodów, bo nie było prawda książki, bo żeśmy się nie dogadali ze scenarzystą i tak dalej, i tak dalej, bo były jakby różne wizje, dużo było tych przypadków i to jest dosyć normalne. Zresztą ja uważam, jak przywołałeś Kubricka, no to prawdziwa historia Stanleya Kubricka to też jest historia jego projektu o Napoleonie, czyli najsłynniejszego niezrealizowanego filmu. To są trudne sprawy wszystko. Trudne sprawy. Tak. Wiesz co, a może rację mieli ci wszyscy coachowie? Może to i nam stworzy tę rzeczywistość, w której wszyscy żyjemy we nieskończenie aktualizującej się teraźniejszości. Że może ta przeszłość nie ma takiego znaczenia najwidoczniej. Ciekawe, że przywołujesz coacha. Akurat moja żona jest między innymi coachem i zajmuje się rozwojem w bardzo dużej firmie. I mam często takie ciekawe rozmowy, ponieważ coaching i film wbrew pozorom mają ze sobą dosyć sporo wspólnego. Zresztą teraz parę książek wyszło na ten temat. Joseph Campbell, czyli autor bohatera o stu twarzach, który jest podstawą, jest taka książka Podróż bohatera, podróż autora. Tak. Takie mityczne podejście do jakby konstrukcji scenariuszy. Tak. To jest takie, nie wiem, czy to jest to samo, czy to jest takie kobiety, Vogler. A nie. Jakaś kobieta chyba, która pisała właśnie podróż autora. Bardzo fajna książka, no i też jakby pojęcie coacha, które funkcjonuje, tak. Jest bardzo szerokie i często źle kojarzone. Tak. Ja tak na potrzeby jakby filmowe zawsze mówię, że coach to jest taki Obi-Wan Kenobi z Nowej Nadziei z Gwiezdnych Wojen, że to jest dokładnie ta figura. Wydaje mi się, że wiesz, jak w ogóle myślę o roli kina, no to i też przy okazji, żeby nie było się, ale też przy, wydaje mi się, ostatniej rodzinie tu już było, no to ja przede wszystkim bardzo pielęgnuję w sobie takie przekonanie, że kino jest bardzo wyrafinowaną i złożoną formą wypowiedzi, która nie sprowadza się do dawania odpowiedzi jakichś konkretnych, do poruszania ewentualnie jakichś pytań, do jakiejś medytacji nad jakimś stanem, nad jakimś tematem, nad jakąś kwestią i żeby nie było śladów, na pewno tak było. Na pewno kwestia prawdy, sprawiedliwości, wiesz, praworządności i tak dalej, to były rzeczy, o których ja dużo myślałem i które znalazły jakieś swoje odzwierciedlenie w tym filmie. I na pewno część z widowni może się od tego odbić i rozejrzeć się dookoła, co widzi dzisiaj, czy co wie i wyciągnąć z tego swoje własne wnioski. Natomiast takie piękno wolności polega na tym, że każdy może myśleć, co chce. Dopóki to nie wkracza w wolność kogoś innego. Tak,
to prawda. I dlatego widzisz, bo ja powiedziałem o tych kołczach właściwie w tym takim prześmiewczym znaczeniu. Bo w pewnym momencie taka fala tych wszystkich wyznawców NLP i tego typu neurolingwistycznego programowania i tego typu kwestii nawiedziła nasz kraj i tam było mnóstwo tych takich przezabawnych filmików, jak oni po prostu się naparzali po twarzach albo robili inne tego rodzaju głupoty. I wydaje mi się po prostu, że może właśnie przez to przestajemy myśleć o tej historii, dlatego że nie mamy wzorce wokół nas, które są, które nam mówią, tak naprawdę przeszłość nie ma istnienia, jesteś tylko tu i teraz. Dlaczego? Dlatego, że tylko w ten sposób jesteś w stanie osiągnąć sukces, a sukces oznacza pieniądze w kapitalistycznym i konsumpcjonistycznym świecie. Dla większości ludzi w tym kontekście. Powiem taką starą prawdę i zabrzmię jak jakiś dziad. No, trzeba czytać dużo, no. A nie tylko tweety. I tu jest cała prawda świata jest w książkach, nie? Że to z każdej książki można naprawdę bardzo wiele różnych rzeczy wyciągnąć. Ja mam poczucie, że niech to znowu będzie trendy, niech to znowu będzie sexy, czytanie, naprawdę. No wiesz, no, była kiedyś taka akcja, nie czytasz, nie idę z tą do łóżka. Dalej jest. No. Tylko właśnie, czy ci goście, którzy nie czytają, akurat uderzają w dziewczyny, które są intelektualne w ten sposób? Wiesz co, nie wiem, ja chyba gdzieś w głębi serca jestem idealistą i wierzę w to, że Ty też. Pomimo bardzo wielu różnych takich ciemnych momentów, szczególnie w ostatnich miesiącach, ostatnich latach, to że jakieś jest tam światełko w tunelu. Ja też tak myślę. Wiesz, patrząc na nasze dzieci, wiem, że jest o co walczyć. Ale masz takie coś, że, bo ja to jest coś takiego, co do mnie doszło ostatnio, czytałem jakąś książkę o postmodernizmie i mam takie wrażenie, że teraz wracamy do tego, żeby jakby kultywować wartości. Bo wiesz, takie społeczeństwo takie intelektualne, powiedzmy zachodnie w jakiś sposób, robi się takie mocno laickie, nie? A z tym, że laicyzujemy się, to jednocześnie odchodzimy od tej takiej wspólnoty, jaką kiedyś był Kościół, nie? I mam wrażenie, że teraz ludzie po prostu... No, ale są inne wspólnoty. Ale nie spinają cię tak bardzo jak Kościół. To nie jest tak, że się widzisz z tymi ludźmi co tydzień, nie? Słuchaj, Michał Oleszczyk, na pewno znasz. Tak. Jakiś czas temu w którymś z podcastów, nie w Spoilermasterze, którego polecam skądinąd, bo jest bardzo fajną, wiarygodną i złożoną wiedzą na temat konkretnych filmów, merytorycznie super przygotowane, ale był gościem gdzieś, nie wiem, to słuchałem na którymś z portali, przywołał doświadczenie pokoleniowe, jakim była premiera Wejścia Smoka w 80. bodajże 4. roku, w którym się urodziłem zresztą. I to było podobno tak, że wszyscy ten film zobaczyli, więc wszyscy o tym mówili i jakby doświadczali wspólnie tego filmu. I teraz jak mówisz o laicyzacji w kontekście Kościoła, no to zobacz, co się dzieje na poziomie podchodzenia do kina, gdzie ja uważam, że kino jest bardzo ważnym, magicznym miejscem, które może mieć bardzo wiele wspólnego z takim poczuciem religijnego przeżycia, w rozumieniu duchowym, nie instytucjonalnym. To na pewno. I my od tego też dobrowolnie właściwie odchodzimy, ponieważ ludzi w kinach jest coraz mniej. Ja wiem, że była pandemia, natomiast nawet jeżeli zgromadzisz wszystkich swoich kumpli i puścicie sobie coś razem na Netflixie, czy jest na niektórych platformach streamingowych taka forma, że możesz oglądać ze swoimi znajomymi na takim jakby, nie wiem, wideo streamingu, tak. No to w ogóle nie ma takiego poczucia społecznego, wiesz, wspólnego doświadczenia. I to jest coś, co się strasznie wypłukuje i to zabija możliwość głębszej rozmowy i siłą rzeczy wydaje mi się rozwoju jako społeczeństwo, czy jako większa grupa. Ja staram się tam, gdzie mogę, bardzo o to walczyć. Mam takie poczucie, że ta walka jest niestety w dużym stopniu na wielu polach przegrana, ale dzisiejszy świat stawia nam tak bardzo wiele wyzwań na takim poziomie w ogóle budowania jakiejś społeczności wokół siebie. To nie ma znaczenia, czy mówimy o społeczności o charakterze religijnej, katolickiej, czy jakiejkolwiek, czy to jest kwestia... chyba najlepiej się zrzeszają te mniejszości uciemiężone, co jest zresztą jakby naszą cechą narodową, tak mi się wydaje. No tak. Ale też nie wiem, na ile to jest, wiesz, wymiana wydarzeń na Facebooku, czy jest jakby coś więcej. Mam takie poczucie, że pomimo wielkiego szacunku dla
tych dużych zbiorowych takich wydarzeń na przestrzeni ostatnich lat w Polsce, to żadne z nich nie uformowało jakiejś takiej grupy na stałe, która by w sposób intelektualny, merytoryczny mogła nas jakoś prowadzić. To się wszystko sprowadza do tego, że strasznie jest trudno znaleźć autorytety, po prostu. Wiesz, nie wiem, jak odkąd Bartoszewski umarł, to mi jest bardzo trudno kogoś tak naprawdę realnie wskazać, do kogo miałbym zaufanie, a te autorytety, które kiedyś były, typu znowu odnośnie kwestii Kościoła, Jan Paweł II i tak dalej, są podkopywane. Słusznie, niesłusznie, ale są podkopywane, jakby ich wiarygodność spada. A czy nie masz takiego wrażenia, że może tych autorytetów teraz nie ma, bo od razu znajdzie się 15 tysięcy kontrargumentów? Wiesz, no nie wiem, na szczęście Haneke żyje, no. Na szczęście Haneke żyje, no tak. I jest paru reżyserów, którzy mają coś do powiedzenia i się nie boją używać własnego języka, jak na przykład, nie wiem, Paul Thomas Anderson. Mhm. I tak myślę, że mógłbym wymienić trochę, jesteśmy w trakcie festiwalu Cannes, który mam nadzieję, że da nam za chwilę przynajmniej, nie wiem, trzy porządne tytuły, które wprowadzą nas do jakiejś innej rzeczywistości. Bardzo liczę na nowy film Cronenberga, bo zawsze byłem jego fanem. To jest kino, co prawda, bardzo dalekie od tego, jakie ja robię, ale zawsze mnie bardzo mocno poruszało, bo on bardzo pływał między gatunkami i był bardzo nieoczywisty, a ta nieoczywistość jest często siłą napędową dobrych filmów, tak mi się wydaje. No dziś chyba w Gazecie Wyborczej, że jest pierwsza recenzja, że teraz się nie powinno robić takich filmów. Wiesz co, no... za recenzentami też takimi porządnymi też trochę tęsknię, bo mam wrażenie, że kiedyś było z tym lepiej, kiedyś była jakaś rozmowa, a teraz jest tylko ocena. To nie jest pytanie, czy film jest, wiesz, 5 na 6, czy 3,5 na 6, tylko jakby co z tego filmu wynika i co można z niego wziąć dla siebie. No i jakiego rodzaju problemy porusza społeczne i czy te problemy są aktualne? Wiesz, jak myślałem o Żeby nie było śladów i o tych bohaterach, no to znowu sobie przypomniałem, że dla mnie kluczowe jest to, żeby ich nie oceniać, nie? Tylko żeby ich jak najlepiej zrozumieć. I wydaje mi się, że to jest jakby jedyna słuszna droga, nie tylko do robienia filmów, ale w ogóle do tego, jak się zachowywać w tym bardzo skomplikowanym dzisiejszym świecie. To prawda. Ja w ogóle myślę, że twoja twórczość w dużej mierze polega na odcukrowywaniu mitologizacji, które mamy wokół siebie. Tak samo było też z ostatnią rodziną, że były pewne mity na temat Beksińskich i ty postanowiłeś, moim zdaniem to wyglądało tak, pokazać. Wiesz co, no to ten kontekst, nazwijmy go postmodernistycznym, jestem się jakby świadom tego, że on jest i on zawsze będzie, bo trudno jest szukać teraz historii, którą można opowiedzieć jako pierwszy, bez żadnego kontekstu, odniesienia, tak. Więc to zawsze jest odpowiedzią na coś. Nawet jeżeli to faktycznie nie jest celową, zamierzoną odpowiedzią, to zawsze jest to w odwołaniu do czegoś. Mm-hmm. Znaczy nawet jak robię kolejny film, no to żeby nie było śladów, zawsze będzie w jakiś sposób się odnosić do ostatniej rodziny. Bo na przykład generuje pytania, że zrobiłem dwa filmy historyczne, aha, czyli mnie interesuje kino historyczne. No nie, nieprawda. To nie jest tak, że ja chcę robić tylko kino historyczne. Teraz pracuję mam dwa projekty, które są współczesne. W międzyczasie było bardzo dużo różnych projektów. Ja zawsze chciałem zadebiutować thrillerem sensacyjnym. Do tej pory to się nie zdarzyło. Myślę, że prędzej czy później to się zdarzy. To jest kwestia znalezienia odpowiedniego tekstu i uformowania się. I też wiem, że trzeba mieć bardzo wiele projektów, żeby jeden wypalił. Natomiast to mnie nie definiuje, nie? W taki sposób, bo im jestem starszy, bardziej doświadczony, tym staram się z większym takim relaksem i dystansem do tego podchodzić. Mhm. Że jednak trzeba być dokładnie po drugiej stronie tęczy niż hashtagi i szufladkowanie. Czyli nie zamykasz się w bańce, tak? Kontekstualnej. Nie, no bo wiesz, bo te konteksty i tak zawsze jakoś tam będą pracować. Po Deep Love byłem reżyserem dokumentalnym, który poszedł do fabuły, to też była bzdura. Jakoś Król, przez to, że był w trakcie pandemii, nie wygenerował dookoła mnie takich łatek, albo one do mnie nie doleciały. Mnie się wydawało, że zostawienie Króla i żeby nie było śladów spowoduje znowu jakieś tutaj hashtagowanie mnie w jakimś rejonie. To się jakoś nie złożyło. Ja znaczeniowo te dwie produkcje stawiam zupełnie w innych miejscach niż to, jak to było publicznie komentowane przez recenzentów i wiele osób. I to jest okej, no, spoko. Natomiast no, też zakładam, że
robienie filmów to nie jest demonstracja czegoś, to nie jest jakby mówienie, że tak jest i tyle, to ewentualnie może być początek jakichś ciekawych rozmów i może te rozmowy będą trwały całą noc i ktoś przez to coś zrozumie albo, nie wiem, stanie się lepszym człowiekiem albo jego życie się zmieni, no to wtedy jest tak. Super. To w ogóle, i to bardzo pasuje do tego, o czym też pomyślałem oglądając twój film, że jak ty się czujesz z tym, że wiesz, sprawa Grzegorza Przemyka to jest sprawa PRL-u, a autentycznie no, co rok, co dwa słyszymy o tym, że to się samo dzieje w Polsce, wiesz, po prostu, nie? A już nie jesteśmy w takich czasach, że musimy tak tuszować. No... Bo to pokazuje taki nowy kontekst do twojego filmu tak naprawdę. Wiesz co, myślę, że pół roku temu bym inaczej odpowiedział, ale teraz wydarzenia od 24 lutego powodują, że no, rzeczywistość przerosła moje jakiekolwiek oczekiwania, że raczej robiąc taki film, sięgając po historię sprzed prawie 40 lat, wydawało mi się, że to jest po to, żeby nie zapomnieć, żeby nie popełniać takich błędów nigdy więcej, tak. A okazuje się, że to, co się dzieje za wschodnią granicą, jest po prostu ekspansją każdej możliwej wariacji tej sytuacji z dużo bardziej okrutnym skutkiem, jeśli chodzi o ilość tragedii, która następuje cały czas, teraz jak gadamy, to... No tak, tam się toczą walki. To się cały czas dzieje. Ale to jest samo, jeżeli chodzi, wiesz, o komisariaty w Polsce, nie? W sensie we Wrocławiu, zresztą na Dolnym Śląsku, to jest coś takiego, że przynajmniej... Tak. To chyba 4 czy 5 no na Dolnym Śląsku jakoś tak, taka oddolna promocja tak. filmu się zrobiła tak na przestrzeni sierpnia i września. Wiesz, trudno mi o tym mówić tak w pełni poważnie, no tak. bo to jest niepojęte, że coś takiego się dzieje, ale znaczy dobrze, że to przywołujesz, bo też chodzi o to, że czym innym, bo sprawa Grzegorza Przemyka jest złożona tak naprawdę z dwóch takich dużych rzeczy. Po pierwsze, chłopak został pobity i w konsekwencji umarł. Tak. I ja, jak słyszałem o tej sprawie, zawsze mi się wydawało, że to jest największa tragedia i tak dalej. I dopiero jak przeczytałem książkę Cezarego, to zobaczyłem, że to jest dopiero tak naprawdę czubek góry lodowej. No tak, nie? Tam wiesz, aparat niszczy ludziom życie. I że to, co się dzieje później, czyli całe tuszowanie, całe to ociekanie wszystkiego, wiesz, kąpanie w tych kłamstwach i tak dalej, że to jest dużo bardziej przerażające. No i no wiesz, no na wojnie pierwsza prawda umiera, prawda? Przecież. I my teraz, ja cały czas mam jakieś wyrzuty sumienia, że tam staram się pomagać tu, jakoś wiesz, to obserwować, to jakoś wiesz, komentować, myśląc o akcji podczas orłów z tymi katkami i tak dalej. No sobie myślę, że kurczę, jakby fajnie, że to się dzieje, ale jaki to przynosi konkretny efekt? I chciałbym móc zrobić więcej, a nie mam takiego poczucia, że mam narzędzia. I zastanawiam się, jak to będzie za 20 lat, jak te następne dwa pokolenia będą patrzeć na nas, nie? Bo tak jak sobie, nie wiem, przypomnisz, jak się zachowały niektóre państwa w trakcie, szczególnie na początku II wojny światowej, no to wiesz, to nie jest tylko kwestia Hitlera, faszyzmu i tak dalej, tylko to jest kwestia tego, kto na co przymyka oczy, kto coś ignoruje, kto coś no tak właśnie upupia, no, że wcale nie jest tak źle, jak się może wydawać. No, mi się wydaje, że jest bardzo źle. Teraz mam takie poczucie, że świat bardzo dynamicznie się zmienia i wydaje mi się, że tak wiele jest rzeczy, na które jakoś my jako społeczeństwo, jako kraj powinniśmy zareagować, a nie widzę tych reakcji. Nie wiem, no jakieś są, myślę. W sensie, ja myślę, że to jest reakcja, że pokazujemy, że mamy wartości. To jest to, co mówiłem wcześniej, że to byłby mój taki odwrót do wartości. Że chrześcijańskie wartości w wykonaniu sakralnych ten społeczeństwo może nie jest koniecznie chodzące do kościoła. Wiesz co, tak, oczywiście, tylko że czym się różni to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej od tego, co się dzieje na granicy polsko-ukraińskiej? Ja tu mam problem, że najpierw była bardzo duża kampania na rzecz jakby ignorowania tego, co się dzieje tam w tych lasach. A to się dalej dzieje. To się nie, to jakby wojna na Ukrainie nie spowodowała, że to się zatrzymało. To się zatarło w tej narracji, bo ta wojna przykryła bardzo wiele rzeczy. Mhm. Wiesz, no mam poczucie, że trzeba być strasznie uważnym teraz. To prawda. Wydaje mi się, że to może nie wystarczyć. Co to dokładnie oznacza, trudno mi powiedzieć. Wiesz, ja koniec końców mogę powiedzieć,
że no jestem reżyserem, no mogę, wiem w czym jestem prawdopodobnie dobry. To, że tutaj siedzę, że mamy 13 nominacji do Adów, chyba świadczy, że film się udał, że jest fajny, warto obejrzenia i że chyba się na tym znam. No i chyba chodzi o to, żebym dalej robił filmy, bo to jest jakieś moje pole, nie wiem, rozmowy, medytacji, poruszenia czegoś. Natomiast może, tak sobie myślę, wiesz, dużo o tych reżyserach czy twórcach, filmowcach. Część z nich to są jacyś moi znajomi albo znajomi znajomych, którzy są z Ukrainy i po prostu przestali robić filmy, wzięli karabiny, poszli walczyć. No tak. No nie wiem, no żyjemy w trudnych czasach. I ja jestem zaskoczony w sumie i pozytywnie i negatywnie, jak żeby nie było śladów jako film, w pewien sposób na to oddziałuje, bo ja mam takie poczucie, że jak była, wiesz, światowa premiera, konkurs główny Wenecja, ja mam poczucie, że to był inny film niż jest teraz. Ten film teraz coś innego znaczy, choć nic się w nim nie zmieniło tak naprawdę, nie? No tak, kontekst się zmienił. Kontekst, dokładnie. Czyli mówisz, że, może nie mówisz, ale to w takim razie, czy jeśli by w Polsce zdarzyło się coś podobnego jak w Ukrainie, to jesteś na tyle patriotą, żeby też, podobnie jak twoi koledzy z Ukrainy, wziąć karabin i tak dalej? No, zdaje się, że na Ukrainie to było tak, że po prostu było powołanie i trzeba iść. No, znaczy wiesz, jak to jest, nie? Zawsze są jakieś sposoby, żeby uciec. Ja nigdy nie chciałbym cię znaleźć, wiesz, w takiej sytuacji, no. Nigdy strasznie nie chciałbym. To było, no. Ja nie wiem, co bym zrobił. Ja miałem taką sytuację na samym początku. Mój syn miał, na samym początku wojny, mój syn miał kolegę w klasie z Ukrainy. Nie? I, więc do nas bardzo szybko dotarło to na taki poziom, wiesz, jak wytłumaczyć 8-latkowi, co się w ogóle dzieje. I to otworzyło oczy na bardzo wiele różnych rzeczy. Oczywiście zawsze można rozpatrywać to znowu w kategoriach. Znowu trochę wrócę do tej jakby kwestii religijnej, której się tu powiem, że to jest jakaś lekcja i tak dalej, trzeba z tego wyciągnąć wnioski, bo oczywiście tak. No jakie wnioski, jaką się ma tak naprawdę realną sprawczość? Nie wiem, chyba byśmy chcieli mieć większą. No na pewno. No. Niewątpliwie. Jest jeszcze jedna rzecz, o którą chciałem cię zapytać, jeżeli chodzi o film, bo też coś to mnie zawsze zastanawia i może ty wgłębiając się w to, w jaki sposób poprzez scenariusz, poprzez rozmowy z aktorami, którzy też żyli w tamtych czasach i ogólnie przygotowując się do tego filmu, jesteś w stanie to zrozumieć. Jak działa to takie orwellowskie dwójmyślenie w praktyce? Jak oni sobie to tłumaczyli, że mówią jedno i wiedzą, że to nie jest prawda, ale jednocześnie są w stanie siebie sami wewnętrznie przekonać, że to jednak tak powinno być? Wiesz, no, wydaje mi się, że wystarczy spojrzeć na obecną retorykę Rosji, znaczy głównie prezydenta Rosji. I tam masz wszystkie odpowiedzi, no, że każdą rzecz sobie da się, wiesz, jakoś uzasadnić. Jak... nie wiem, słyszysz zeznania człowieka, który przejechał dziecko na pasach i on mówi, że on się zagapił. Bo ja miałem dawno temu robiłem taki materiał dokumentalny, gdzie jedną z postaci, z którą musiałem przeprowadzić wywiad, był morderca, pani, o której był ten film. I to było jedno z moich takich pierwszych zawodowych w ogóle doświadczeń. No i pojechałem do więzienia o zaostrzonym rygorze i się z nim spotkałem. To było takie, no, grube doświadczenie. No, naprawdę. I wiesz, no w końcu go zapytałem, znaczy byłem ciekaw, jak wygląda morderca. No to wygląda tak jak ty i ja. No, tak. To jest normalny człowiek, on się niczym nie różni od nas. Podjął jakieś decyzje i ja się go w pewnym momencie zapytałem, czemu on to zrobił. Powiedział, że on nie wie. I wiesz, jak tak sobie myślę o aparacie władzy, który tuszował sprawę Grzegorza Przemyka, to mam takie wrażenie, że to wszystko było dużo prostsze, tak naprawdę, żeby to zrozumieć. No bo masz pewną sytuację polityczną, tak? Że ta sprawa zaczyna być problematyczna, jak się staje polityczna. To jest zresztą w filmie dosyć jasno, wydaje mi się, postawione, bo nie chodzi o to, że ktoś pobił, tym bardziej, że na początku dosyć szybko jest jasne, że to jednak nie było ze zlecenia. Tylko tak. Się raczej wydarzyło przypadkiem, czyli jest to bardziej sytuacja jak z Fargo Coenów niż, niż morderstwo polityczne na zlecenie. I
No i to się staje taką, taką kulą u nogi. I to mnie bardzo w tej historii zaintrygowało, że Kiszczak, który był, no miał, ma bardzo wiele rzeczy na sumieniu różnych, akurat tej w sposób bezpośredni przynajmniej nie miał, ale i tak to musiał tuszować po to, żeby ratować swoją pozycję polityczną. No i wiesz, jak się rozejrzysz dookoła teraz, to mam wrażenie, że nie trzeba zaczynać oglądać House of Cards, żeby znaleźć analogiczne sytuacje. No to... Niekoniecznie związane z tym, że ktoś zginął, ale no z jakiegoś powodu polityka niestety ma w sobie ten pierwiastek delikatnie mówiąc, zaklinania rzeczywistości. No, w jakiś sposób ma. Ja, tak wspominałeś o Putinie, ja, mi się wydaje, że on, wiesz, on chyba zdaje sobie sprawę z tego, jak wygląda rzeczywistość i bardziej myśli o tym, żeby, wiesz, przejmujemy i tyle, nie? Tylko bardziej się zastanawiam, na przykład, jak jest taki ideowiec, taki typowy ideowiec, który jednocześnie ma taką, powiedzmy, wysoką rangę, nie? Względnie, jakiś pułkownik czy coś takiego. Ja po prostu sobie siedzi i jednocześnie wie o tym, że pieprzy głupoty totalne i kłamie w żywe oczy ludziom. I zastanawiam się, czy oni mają jakieś takie, nie wiem, czy widziałeś taki sketch Mitchell and Webb, Are We the Baddies? Gdzie jest takich dwóch hitlerowców, którzy siedzą w jakimś okopie i patrzą na te wszystkie czaszki jako symbole nazistowskie, te wszystkie jakieś rzeczy i jeden z nich drugiego pyta w momencie, nie wydaje mi się, że my to jesteśmy tymi złymi ostatecznie? I zastanawiam się, czy oni mają taką refleksję w pewnym momencie. Nie wiem, że za dużo nie wymagasz od ludzi, wie. No tak. To refleksje. No niektóre z postaci mają, no, prokurator pewnie się ma. No tak, przecież, ale to jest to szybko postawione do ziemi, że tu cię nie obchodziło, to cię nie obchodziło, teraz cię obchodzi. Wiesz, ale też dlatego sprawa Grzegorza Przemyka była warta filmu, bo można było pokazać tak. Jakby różne... Całą płaszczyznę, nie? Tak, całą rozpiętość tego systemu, jakby różne odsłony. Tak, i nawet jak kiedyś na przykład ojciec tego Przemyka był kiedyś tam, coś tam, to zna kogoś i to już jest moment zahaczenia, żeby przeciągnąć może coś tam. No tak, ale no, wiesz, ja dalej jestem pod wrażeniem, jak skutecznie ta machina funkcjonowała. Prawda. To jest tak samo, jak sobie pomyślisz o III Rzeszy jako o instytucji, o sposobie, jak to było zarządzane i tak dalej, no to bez tego to wszystko by się nie wydarzyło, nie? To prawda, u nas było gorzej z infrastrukturą. Gdyby oni byli tak dobrzy w infrastrukturze, w kombinowaniu, to zobacz, jakby wszystko ładnie wyglądało. No, wiesz, to... Bo to co pytałeś, no to jest kwestia tego, że ktoś, kto jest podległy, czy on jest świadom tego, co się dzieje i jakie mogą być tego konsekwencje? Pewnie tak. Na przykład tego postać kota, nie? To jest taka idealna, żeby... Tak, albo tego Sajewicza, granego przez tak. Rafała Maćkowiaka. No. No to myśmy i na poziomie scenariusza, ale później szczególnie z aktorami, żeśmy rozmawiali o każdej z tych postaci i każda z nich miała swoją motywację, swój jakby proces przechodzenia, dochodzenia do czegoś i akurat Sajewicz to jest taki karierowicz po prostu. Taki sam karierowicz, jak są dzisiaj. Tak. No z kolei postać grana przez Tomka Kota, zresztą bardzo zabawnie według mnie. No to jest gość, który ewidentnie jest u władzy. Ja chyba najbardziej to lubię tą postać graną przez Michała Żurawskiego. Tak? Gdzie ja z racji tego, że z Michałem myśmy się spotkali przy Królu, gdzie on był taki piękny, cudowny, mieliśmy ponad 70 zdjęciowych. I ja tak sobie pomyślałem, że następnym razem jak się z nim spotkam, to chcę go jakoś wizerunkowo popsuć. Tak totalnie upokorzyć wręcz. Mówię to z całą miłością i sympatią do Michała, zresztą z tego co wiem wzajemną. I ten jego porucznik, pułkownik, już nie pamiętam, w każdym razie duże, grube okulary, zaczeska, tak żeby widać jakiś początek łysiny i tak dalej, no czyli no, nie wygląda zbyt poważnie. No ale wiesz, no, są ludzie, którzy nie wyglądają zbyt poważnie, wręcz karykaturalnie. To się też tyczy na przykład pani prokurator Baddon. No tylko, że jak oni mają władzę. No właśnie. To co z tego? To jest tak, że ja pamiętam rozmowy przy okazji po chyba premierze Ostatniej Rodziny, nie? Że ja sobie uświadomiłem, że w Ostatniej Rodzinie jest scena, w której Tomek Beksiński przychodzi do rodziców, zaraz na początku i zabiera obraz Zdzisławowi, który on dopiero co skończył. No i ja pamiętam, że jak czytałem to w scenariuszu, później rozmawialiśmy, to mi się wydawało, że no, szokujące jest
zachowanie Tomka. A to nie jest najbardziej szokujące w tej scenie. Najbardziej szokujące jest to, że dla rodziców to jest sprawa po prostu, wiesz, no codzienna, zwyczajna, nie wymagająca żadnego komentarza, żadnej jakiejś większej reakcji. Że to jest takie... powszednie. Tak, powszednie. Aż pomyślałem o Comfortably Numb, Pink Floyd. Zresztą The Wall, bardzo bliski film Tomkowi Beksińskiemu. To prawda. Wydaje mi się, że powinniśmy kończyć powoli, mimo że tak się wspaniale rozmawia, tak. Ale niestety czas goni nas. Słuchaj, no gratulacje ci tego filmu. Ja uważam, że to jest bardzo fajny film. Król jest chyba jeden z moich ulubionych polskich seriali. Myślę, że szkoda, że nie ma rzeczy podobnych, bo to jest taki... w Polsce brakuje takiego elementu cool w kinematografii. I mi się wydaje, że właśnie Król, mimo tego całego dramatu, który tam się rozgrywa, był w stanie złapać ten element cool tej całej historii, nie? To bardzo, bardzo miłe to, co mówisz. Wiesz, no nam, nam też chodziło między innymi o to, żeby coś, co jest... Bo to, co było bardzo dużą zaletą książki Szczepana, no to między innymi, bo tych zalet oczywiście było mnóstwo, to jest to, żeby... że ta historia jest jednocześnie taka dosyć popowa, dosyć sexy, mainstreamowa, tak. A jednocześnie cholernie poważna przez to, że się dzieje bezpośrednio przed II wojną światową. I mi bardzo zależało na tym, żeby ten bilans zachować. Było to dla mnie trudne, bo to znowu wrócę do kwestii stylu trochę. Nie? Ja pamiętam przy Deep Love, czyli dokumencie, który zrobiłem przed ostatnią rodziną, ten film jest dosyć momentami śmieszny. Śmieszny w sensie zabawny, zamierzony. Natomiast z racji tego, że jest o... postacią centralną jest Janusz, który ma afazję, czyli nie mówi w sposób zrozumiały, jest połowicznie sparaliżowany. A jest dosyć zabawny i te sceny są zabawne. No to ludzie się bali śmiać. Przy ostatniej rodzinie było coś bardzo podobnego. Przy Królu mam wrażenie, że poszliśmy dużo dalej. Jak sobie pomyślisz o postaci Radziwiłka, która jest, wydaje mi się, równie radykalną postacią, jak postać pani prokurator Baddonowej, graną przez Olę. No to on jest jednocześnie przerażający i zabawny w sposób taki niekomfortowy. To jest taki rodzaj humoru, który to już nawet nie jest Monty Python, to jest bardziej taki Ricky Gervais, którego ja bardzo, bardzo lubię, gdzieś to tak momentami pływa. Ja na przykład bardzo jestem zadowolony z tego, że wyszła w Królu taka pewnego rodzaju operowość, lekka groteskowość, to daje pewne przymrużenie oka do tej historii. To oczywiście też jest dobre dlatego, że można tą historię czytać bardzo poważnie, a też bardzo, bardzo lekko. Ja też chciałbym, żeby było takich seriali więcej, wiesz, ja ten serial zrobiłem między innymi dlatego, żeby zobaczyć, czy można serial zrobić jak film. Bardzo wiele z moich założeń się udało zrealizować, niestety nie wszystkie i kosztowało to bardzo wiele wysiłku i mnie i całą ekipę, nieporównywalnie większego niż przy robieniu filmu, tak mi się wydaje teraz. I też czekam na to, kiedy seriale tak z drugiej strony patrząc, zaczną być w Polsce bardziej doceniane, bo nie wiem, jak jest w tym roku, bo tego nie sprawdzałem, ale w zeszłym roku otrzymałem nagrodę za Króla, natomiast to nie jest Orzeł, to jest inna nagroda, czego ciągle nie rozumiem, czemu to nie jest Orzeł. Bardzo mi zależało na tym, żeby były nagrody w ogóle dla seriali, bo jak sobie popatrzysz na nominacje zeszłoroczne, tegoroczne, no to bardzo wiele z tych, na przykład aktorów, ale to się też tyczy twórców, tak samo wkładają serce w pracę przy serialu, jak i przy filmie, nie? I to jest taka rzecz, o którą ja staram się apelować do środowiska. Przy okazji Orłów to jest taki moment, w którym można o tym powiedzieć. No bo wiesz, no ja uważam, że to, co zrobił na przykład Arek Jakubik jako Kum Kaplica, to jest rzecz absolutnie wyjątkowa. Tak. Mógłbym to powiedzieć na temat bardzo wielu różnych postaci tam. I to jest, wydaje mi się, druga strona tego, o czym mówiłeś, nie? Że jakby nie ma takich seriali, bo to się w pewnym sensie trochę nie opłaca. Tak. A chciałbym, żeby to się zmieniło, bo... Ale powoli się zmienia też, nie? Wiesz, no, biorąc pod uwagę, teraz Odwilż z jakiejś rekord popularności bije, Ślepiąc od świateł też jakiś czas temu, niesamowity, ten Belfer też Żulczyka. Ludzie zaczynają powoli oglądać te takie seriale, wiesz, wysokojakościowe, nie? Tak, tylko że wiesz, no ja bym chciał, żeby w Polsce mogły powstawać takie produkcje jak Olive Kittredge na przykład, albo Wielkie Kłamstewka. Nie ma aż tak wyrazistych autorskich seriali jeszcze. U nas, nie wiem, Król właśnie, Ślepnąc od świateł, to jest chyba póki co taki max. Być może się dopiero rozkręcamy, ale też ten rynek strasznie się
zmienia, pojawia się coraz więcej nadawców, coraz więcej platform streamingowych, więc to teoretycznie jest dobry rynek do tego, żeby robić coraz ciekawsze rzeczy, no ale mam nadzieję, że to jednocześnie nie będzie oznaczało śmierć kina, w rozumieniu, żeby... No chyba, że seriale się przyniosą do kin. Wiesz, no ja się bardzo cieszę na przykład, że Król miał, to była pandemia, więc nie było takiej premiery normalnej, natomiast myśmy normalnie zrobili kopię DCP tak jakby do kina dwóch pierwszych odcinków. No byłem na tym właśnie. I był pokaz prasowy i bardzo się cieszę, że żeśmy się do tego, że to się wydarzyło, bo później odbiór na antenie, gdzie to wyglądało z różnych powodów inaczej od strony technicznej, no myśmy się mogli odwołać do tego, no ale ten serial wyglądał i brzmiał tak, jak go widzieliście wtedy podczas tego seansu, a to, w jaki sposób on został wyemitowany, to jest zupełnie inna sprawa. To o tym się też trochę mało rozmawia, że wiesz, przy filmie jednak masz takie poczucie, że oddajesz kopię wzorcową DCP i to jest to, co leci w kinie. I później to jest przetwarzane przy seriale, tu z tymi serialami, w zależności od tego, kto to nadaje, różne rzeczy się dzieją. Często ze stratą i się później okazuje, że wiesz, wiele godzin siedzenia na kodeksie kolorów czy na dźwięku, że w ogóle tego nikt nie słyszy. I później dostajesz taki, wiesz, backlash od kogoś, że no dalej polski dźwięk jest kiepski, a nie jest kiepski, to naprawdę nie jest. Tak, ale chociaż też słyszałem, że polski dźwięk, polski język po prostu ma duże problemy z tym, żeby być słyszalnym na nagraniu przez te wszystkie To jest jeden problem. Drugi problem też jest taki, że no wiesz, polski język dla Polaków oznacza, że nie masz napisów, więc trzeba się bardziej wsłuchać. I no i tych elementów jest, wiesz, parę. No, ja, mając różne doświadczenia i z filmem, i z serialami, wiem, gdzie, na co należy zwrócić uwagę i co czasami jest pewną specyfiką danej sytuacji. No, że to nie zawsze wszystko, co jest powiedziane, musi być zrozumiane, wiesz, tak samo jak masz czasami szept w piosence. No tak. Ja ostatnio byłem na koncercie zespołu Tool, który uwielbiam i to jest zawsze bardzo duże show multimedialne i oni mają ustawionego wokalistę nie tak jak zawsze jako frontmana, tylko on jest za perkusistą i ten wokal zawsze jest trochę schowany. To jest decyzja artystyczna u nich, bo oni się traktują jako czterech wykonawców i ten wokal też jest instrumentem. I to jest pewna decyzja jakby świadoma, tylko trzeba się, i tu jakby mamy, wiesz, koło do tego, wracamy do tego, o czymśmy rozmawiali wcześniej, że trzeba się pochylić, zastanowić, zrobić wysiłek, żeby się dowiedzieć, dlaczego tak jest, a nie od razu oceniać. No tak. Cóż, kończąc zatem, rozumiem, że możemy się spodziewać Gangi Nowej Huty, serialu od ciebie kiedyś. Gangi Nowej Huty, kurde. To byłoby super, co? Wiesz co, ja mogę powiedzieć, że tak jak po ostatniej rodzinie nie za bardzo widziałem potrzebę robienia sequela, tak samo w przypadku Króla, no nigdy nie nastąpiła jakaś poważniejsza rozmowa na temat tego, żeby była jakaś kontynuacja. Nie wiem, jak wyglądają plany Canal Plus w tej kwestii. Ze mną się nikt jakoś nie chciał kontaktować. Wiesz, ja nie narzekam na brak projektów, a cenię sobie w tej pracy to, że każdy projekt jest inny. Więc ciągle rozglądam się za poważnym filmem sensacyjnym. Ostatnio zacząłem myśleć o horrorach też. Uważam, że to jest taki... Powstało kilka teraz. Powstało i to jest taki czas, że horrory mogą dużo powiedzieć i wydaje mi się, że w Polsce jest już na to miejsce. Jeszcze parę lat temu nie było, ale teraz trochę żeśmy skręcili w tą stronę. I no to jak się nazywa ta wytwórnia, która robi te takie niesamowite horrory, ten Midsommar i tak? No to Ari Aster robi, tak. No ale to, znaczy, bo faktycznie wytworzyła się taka, wiesz, nawet jak patrzysz na Lamp, film islandzki, też z częściowo koprodukcją polską, też nominowany do Adów, zdaje się, za montaż, chyba Agnieszka Glińska jest nominowana, mi się wydaje. No to jest film, który też ma pewne elementy horrorowe, wykorzystywane przez reżysera w sposób bardzo fajny i ciekawy. I cieszy mnie, że język wzięty z horroru, z takiego thrillera bardzo, bardzo mrocznego, kiedyś przypisywanego, wiesz, do slasherów właściwie głównie, nie tak znowu dawno, a wcześniej jeszcze coś innego, no to ja bym nam życzył, żeby w Polsce powstał film o jakości, wiesz, Egzorcysty czy Omena pierwszego, który mógłby poruszyć jakieś nasze różne, wiesz, zmory. Ja bym chętnie się do czegoś takiego też, nie wiem, przymierzył, póki co się nie pojawił taki projekt, ale kurczę, wiesz, no, każdego dnia dzieje się coś nowego. No. Na tym się trzeba skupić chyba.
każdego dnia się dzieje coś nowego, kończymy tymi pojedynczymi słowami. Tak, bo już żeśmy weszli w taką nową mowę troszeczkę, to już się zrobiło niepokojące. Tak, zapraszam, no i powodzenia w Orłach. No, miejmy nadzieję, że ci się uda. Jedno, chociaż jedną z tych 13. No ostatnio, jak za ostatnią rodzinę mieliśmy, nie wiem, chyba 10 nominacji, no to żeśmy... Ja wyszedłem z odkryciem roku. Mhm. Andrzej Seweryn, Ola Konieczna i chyba tyle. No, Ola może dostać. I... Myślę, że dostanie nawet. Kurczę, wiesz co, no ja to... Ja bym chciał, żeby Jacek dostał Braciak, bo to... A, no, tak. To jest... Tak. To jest zdecydowanie taka... Dla mnie najbardziej osobista, jakby taka... część tej historii, która jakoś mnie zawsze najbardziej ruszała. Może dlatego, że to sięga jeszcze czasów mojego studiowania w Katowicach, kiedy pan profesor Jerzy Sztur wtedy robił Korowód, który też był filmem trochę o teczkach, trochę o tajnej współpracy i tak dalej. No i wtedy ja miałem takie poczucie, że była właśnie lista Wilsteina i tak dalej, i tak dalej. Się zastanawiałem, dobra, jak można tak wiele osób pisać na jedną listę i ich tak samo oceniać? I to był jakiś początek mojego procesu myślowego, że to jest jakiś fajny może potencjalnie temat na film, że jakby jak się można tak zachować, nie? Czyli jak można przejść na tą drugą stronę. Mhm. I ja pamiętam pierwszą rozmowę z Jackiem Braciakiem, chyba pierwszą na temat postaci Tadeusza i ja tak sobie pomyślałem, że Jacek jest świetnym kandydatem, bo on go może wybronić. No. I to było jeszcze zanim chyba zobaczyłem Kler, gdzie w Klerze jego ta kreacja jest w ogóle taka bardzo hipnotyzująca. Mhm. No i z Jackiem zawsze jest świetnie, bo to ja też czekam na jakąś, nie wiem, kolejną współpracę. Jasne. I tak jeszcze mówić, bo to można naprawdę obsada w tym filmie. Możemy po prostu włączyć kamerę, zostawimy cię tutaj jeszcze na chwilę. Wiesz, jak ja się ostatnio rozgadałem, bo jakoś ostatnio z tych wywiadów mniej i... a teraz tak trochę z marszu zaczęło padać, wyskoczyłem, przybiegłem, spotkałem Olę Konieczną, panią prokurator. Już uciekła. Która uciekła, tak. Też żeśmy się chwilę nie widzieli. Także dziękuję za zaproszenie. Polecam. I za kawę. Polecam kawę w każdym wydaniu, najlepiej czarną. Dokładnie tak. I zapraszamy do kolejnych wywiadów, kolejnych filmów. Kto będzie następny? Dzisiaj już nikt. Jutro będą nowi ludzie. A kto będzie jutro? Czy tak można zapowiadać? Nie pamiętam. Ktoś będzie niesamowity na pewno. Dobrze. To ja postaram się obejrzeć, bo to są fajne wywiady, bo też widzisz, uważam, że Orły są fajne przez to, że mają nominacje, w związku z tym masz szerszą paletę ludzi, z którymi można się jakoś zapoznać. Tak. Ja gdzieś zachęcam do tego, bardzo lubię tą figurę spotkania z nominowanymi wtedy, kiedy są oficjalnie przyznawane te nominacje, bo przychodzimy wtedy bez stresu, bo to nie jest moment wybierania. To jest taki moment, kiedy możemy się wszyscy zobaczyć, a rzadko się niestety spotykamy, szczególnie w większych grupach, szczególnie teraz po pandemii, więc jest w tym jakaś taka fajna energia. I też, wiesz, odnośnie tych 13 nominacji, no to fajnie, że są kategorie za film, za reżyserię, aktorzy i tak dalej, natomiast naprawdę bardzo istotni są też scenarzyści, operatorzy, scenografowie, charakteryzatorzy i tak dalej. Czekam dalej na nominacje dla reżyserów obsady, bo uważam, że to jest kwestia ciągle nie podjęta. Mhm. Ja się zobowiązałem do czegoś publicznie, więc zobaczymy, jak będzie. Bo przy filmie naprawdę nie pracuje tylko reżyser i aktorzy, tylko setki, a czasami tysiące. Ja nigdy nie sprawdzałem, ile osób pracowało, żeby nie było śladów, natomiast jak zacząłem rozmawiać podczas premiery czeskiej z naszym koproducentem i z firmą postprodukcyjną, no to dowiedziałem się, że tam dużo więcej osób pracowało, niż ja w ogóle myślałem. Mhm. I oczywiście większość tych osób nigdy nie widziałem na oczy. Nawet na Zoomie. Nawet na Zoomie. Dobra. Dobrze, kończymy. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.